Witam serdecznie na moim kanale. Dziś lądujemy na poznańskim Sołaczu, gdzie w jednej z kamienic w dwupokojowym loku mieszkała rodzina Szy, składająca się z rodziców i ośmiorka dzieci. Małżeństwo prowadziło klasyczny model rodziny, mianowicie ojciec pracował całymi dniami, natomiast matka teoretycznie odpowiadała za wychowanie i opiekę nad potomstwem. A dlaczego teoretycznie, to się niebawem wyjaśni samo. Rodzina szy nie cieszyła się dobrą opinią w środowisku. Według sąsiadów starsze latorośle państwa szy terroryzowały całą klatkę i okolice, często melanżowały z szemranym towarzystwem tuż przed kamienicą, zastraszały mieszkańców i ludzie po prostu się ich bali. Z kolei młodsze dzieci wałęsały się po osiedlu bez nadzoru osób dorosłych. Jakby nie było, matkę niezbyt interesował los jej potomstwa. Nie zwracała też uwagi na liczne skargi sąsiadów, i tak naprawdę ani ona, ani jej mąż nawet nie próbowali poprawić stosunków z resztą mieszkańców. Oczywiście starałam się dotrzeć do wypowiedzi rodziny żeby by poznać i przedstawić Wam ich stanowisko w tym powiedzmy sporze, ale małżeństwo konsekwentnie unikało kontaktu z mediami. Sąsiedzi domagali się nawet eksmisji problematycznych lokatorów, ale nie było to takie proste, ponieważ rodzina była w posiadaniu umowy najmu na 10 lat i kwestia ewentualnej przymusowej wyprowadzki była dość skomplikowana pod względem prawnym. Wątek eksmisji jest jedynie ciekawostką, która nie będzie miała związku z omawianą dziś sprawą, dlatego nie będę rozwodzić się dłużej na jej temat, ale jakby nie było, ta informacja potwierdza, że rodzina Szy faktycznie sprawiała problemy i nie bez powodu była uznawana za stereotypową, patologiczną familię. Jedną z najstarszych córek państwa Szy była urodzona w 1990 roku: Magda. Już jako nastolatka sprawiała kłopoty wychowawcze, była wysyłana do wszelakich ośrodków, które miały ją wychować. Podobnie jak reszta rodziny, miała złą opinię na osiedlu: lubiła ostro imprezować w towarzystwie podejrzanych typów, alkoholu i innych używek. Niejednokrotnie brała też udział w pijackich burtach. Magda skończyła zawodówkę i pracowała jako ekspedientka, często zmieniała miejsca pracy, ponieważ jej przełożeni długo nie wytrzymywali z jej olewaniem obowiązków i nieodpowiednim zachowaniem wobec klientów. Znajomi określali Magdę jako, cytuję, lekko stukniętą wydawała się być przebojowa, szalona, beztroska. Rodzice nie interesowali się tym, gdzie szlaja się ich córka zatem Magda nie miała żadnych ograniczeń i od zawsze robiła to, co chciała. Można powiedzieć, że wychowywała ją ulica. W rzeczywistości Magda robiła dobrą minę do złej gry. Bo pod przykrywką wyluzowanej, rozrywkowej i wygadanej duszy towarzystwa kryła się samotna, zagubiona i nierozumiana przez nikogo dziewczyna. W 2010 roku najmłodsza, siedmioletnia siostra Magdy zginęła pod kołami samochodu podczas samotnej jazdy na rowerze. I ta tragedia. Wstrząsnęła Magdą, która przez długi czas nie mogła pogodzić się ze stratą siostry, aby zapomnieć, rzuciła się w wir imprez, alkoholu i czpania, tyle że tym razem już bez opamiętania jakiegokolwiek. I to był jej sposób na ból po śmierci bliskiej osoby, który, jak dobrze wiemy, na dłuższą metę przynosił więcej szkody niż pożytku. Latem 2010 roku Magda zaczęła pracę w jednym ze sklepów na poznańskim chwaliszewie. Zainteresował ją jeden ze stałych klientów, który, jak się później okazało, mieszkał tuż obok. Miał na imię Ryszard, ale wszyscy w okolicy nazywali go Rafim. Rysiek miał 32 lata i większość dorosłego życia spędził w więzieniu. Był skazywany siedmiokrotnie głównie za kradzieże, włamania, rozboje. Natomiast w 2010 roku wyszedł warunkowo po pięcioletniej odsiadce. Wrócił do rodziny, zamieszkał z rodzicami i młodszym bratem w wynajmowanym mieszkaniu o niskim standardzie. Jego matka, pani Dorota, zauważyła w tamtym czasie, że jej syn po wyjściu nieco się uspokoił. Nie awanturował się, niezbyt chętnie spotykał się z kumplami od kieliszka i włamów. Pracował dorywczo, głównie jako pomocnik na budowach, a nawet szukał stałego zatrudnienia. Dokładał się do rachunku, pomagał w opiece nad ojcem, który kilka miesięcy wcześniej przeszedł wylew, wciąż pił, ale mniej i zazwyczaj w domu. I po alkoholu się nie rzucał, był spokojny, nie sprawiał większych problemów. Innymi słowy, według pani Dorocy, jej syn zaliczył fajny progres. I wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu. Dla Magdy nie miała znaczenia kryminalna przeszłość Ryszarda ani różnica wieku, która ich dzieliła. Dobrze jej się rozmawiało z nowym kumplem, który szybko stał się jej partnerem. Dziewczyna po pracy odwiedzała Ryszarda. Czasem wybierali się na spacer, czasem wychodzili razem do dyskoteki. Kiedy Magda, jak zwykle, straciła pracę z własnej winy, zaczęła przybywać u Ryszarda. Niemal codziennie, od rana do wieczora, chyba że jej ukochanemu trafiła się robota, to wtedy przychodziła tuż po jej zakończeniu. Magda i Ryszard zamykali się w jego pokoju, gdzie słuchali muzyki disco polo, racząc się przy tym browarem. Po kilku miesiącach związku, tak głównie spędzali wspólny czas, pani Dorocie nie odpowiadała nowa wybranka syna. Uważała, że Magda była z ryśkiem. Jedynie dla darmowego piwa. Mimo to kobieta nie próbowała ingerować w życie syna, ponieważ był dorosły i mógł być z kim chce. Obstawiam, że miała takie zdanie tylko dlatego, że syn dokładał się do rachunków, a bez jego pomocy byłoby ciężko rodzinie zapłacić za czynsz i inne media. Co do Magdy, układ musiał być dla niej idealny, ponieważ nie musiała przebywać. W ciasnym mieszkaniu ze swoją liczną rodziną. Dziewczyna, pomimo związku z Ryszkiem, korzystała z wszelakich portali randkowych i nawet specjalnie się z tym nie kryła. Ryszard wiedział, że Magda jest biseksualna i że na czatach internetowych poszukiwała dziewczyny, ale nie do związku, ale bardziej do wygadania się, rozmowy i początkowo mu to nie przeszkadzało. Magda korzystała m.in. z witryny dla osób LGBT. Nazywa się ona Inna Strona.pl. Są tam zamieszczone wszelakie artykuły właśnie o tej tematyce. Można też było założyć własny profil, gdzie dodawało się własne zdjęcia. Dzięki temu profilowi była możliwość poznania innych ludzi i rozmowy. Tak swoją drogą, serwis ten został uhonorowany pierwszym miejscem w kategorii Najlepsza Witryna LGBT. No, ale wróćmy jednak do sprawy. W lutym 2011 roku Magda, właśnie przez wspomnianą stronę, poznała 28-letnią Sylwię. Sylwia mieszkała z rodzicami i starszą siostrą na poznańskich winiarach. Już jako nastolatka zrozumiała, że była lesbijką. Jej rodzice, bardzo konserwatywni ludzie, nie brali pod uwagę, że jedna z ich córek nigdy nie wyjdzie za mąż za mężczyznę. Nie akceptowali orientacji Sylwii, liczyli wręcz na to, że prędzej czy później jej się odwidzi, i dziewczyna w ramach buntu uciekała z domu, próbowała się stawiać, po prostu chciała zwrócić na siebie uwagę rodziców. Z biegiem lat pojawił się u niej problem z adaptacją społeczną, nie mogła znaleźć pracy, nie miała życia towarzyskiego. Była zagubiona i z racji tego, że była wychowywana tak, a nie inaczej, nie radziła sobie ani ze swoją, tu uwaga wchodzi cudzysłów, odmiennością, bo tak właśnie uważała, że jest inna. Bolało ją też to, że rodzice nawet nie próbowali porozmawiać z nią wprost o tym, co czuje. Nie mogła liczyć na wsparcie ze strony no, najbliższych jej osób, Kwestia orientacji seksualnej Sylwii była w domu tematem tabu. Sama Sylwia nie chwaliła się na prawo i lewo, że o, patrzcie, jestem lesbijką. Samej było jej ciężko to zrozumieć i z tego powodu wybrała się na terapię. Była to skryta, nieśmiała i cicha osoba, znajomości nawiązywała niemal wyłącznie w sieci. Tak było jej łatwiej, lepiej było do kogoś napisać niż. Rozmawiać twarzą w twarz bezpośrednio. W internecie szukała bratniej duszy, która by ją zrozumiała, zaakceptowała to właśnie tam szukała też miłości. Poznanie Magdy było dla Sylwii punktem zwrotnym w jej życiu, bo w końcu miała komu opowiedzieć o swoich problemach. A dla Sylwii życiowym dramatem było podejście jej rodziców do jej orientacji i do niej samej, natomiast Magda mogła wygadać się nowej znajomej, no, na przykład na temat żałoby po młodszej siostrze. Pisały ze sobą przez jakiś czas, później spotkały się w Realu i początkowo były koleżankami. Sylwia odwiedzała Magdę w jej nowym miejscu pracy, w sklepie. Spotykały się w parku sołackim, czyli niedaleko miejsca zamieszkania Magdy, i tak od spotkania do spotkania, od rozmowy do rozmowy, koniec końców zostały kochankami. Magda nie ukrywała przed ryśkiem, że zaczęła spotykać się z kobietą, i jak początkowo Rychu nie miał nic przeciwko, bo w końcu jego partnerka jedynie miała pisać z innymi, tak teraz zaczął być zazdrosny. Bardzo zazdrosny. Nie chciał dzielić się Magdą. Dla samej Magdy zachowanie Ryśka po tym, jak dowiedział się, że jest ona z kimś innym, bardzo imponowało. Łychtało jej ego, podobało jej się, że Ryszardowi tak na niej zależy. I by jeszcze bardziej dowalić do pieca, dziewczyna zapoznała Sylwię ze swoim partnerem. Czasem w trójkę chodzili na ławkę w parku sołackim i pili piwo i poznanie rywalki... Nie uspokoiło Ryszarda. Chciałby jego Magda była tylko z nim. Po miesiącu tej dziwnej relacji i grania na dwa fronty Magda zaczęła mieć dość Sylwii. Znudził ją ten związek, kobieta zaczęła ją denerwować i irytować wiecznym proszeniem się o kolejne spotkanie itd., Chciała zakończyć tę znajomość, i by do tego doprowadzić, wybrała najgorszy z możliwych sposobów. W sobotni wieczór, 19 marca 2011 roku, Magda i Sylwia spotkały się w ich standardowym miejscu schadzek, czyli w parku Sołacki. Wspólnie wypiły po piwie, chwilę porozmawiały, zaczęły się całować, doszło między innymi do zbliżenia. A po wszystkim Magda zrelacjonowała to, co się właśnie wydarzyło Ryszardowi przez SMS-a, co go bardzo wkurzyło, i z automatu mężczyzna udał się na miejsce. Za chwilę przedstawię Wam dwie możliwe wersje wydarzeń, to znaczy samego początku ataku na Sylwie, które według sądu okręgowego, a następnie sądu apelacyjnego były wiarygodne. Pierwsza zakłada, że kiedy Rysiek zobaczył dziewczyny siedzące na ławce i obejmujące się czule, wpadł w szał, a następnie uderzył kochankę Magdę w głowę, zrzucił ją na ziemię i z scyzorykiem, który dała mu Magda, pociął Sylwii twarz. Druga wersja mówi o tym, że kiedy Rysiek pojawił się w parku i spotkał Magdę i Sylwię, jego dziewczyna miała przytrzymywać kochankę. Na ziemi, ugniatając jej szyję obutą stopą. Dalszy ciąg wydarzeń nie ma już innych wersji ani innych założeń, więc wróćmy do tematu. Po ataku na Sylwię, Magda i Rysiek rozebrali ją do naga i zabrali jej rzeczy osobiste. Następnie na zmianę zadawali kobiecie ciosy z scyzorykiem, a z późniejszych ustaleń śledczych i prokuratury wyniknie, że pierwszą ranę kłótą zadała Magda. Sylwia została brutalnie zgwałcona. Była podduszana, bita, kopana. I kiedy przestała wykazywać jakiekolwiek znaki życia, Magda i Rysiek ulotnili się z miejsca zbrodni. Wrócili tam po kilku godzinach pod znacznym wpływem alkoholu i przynieśli zwłoki Sylwii na ulicę litewską niedaleko parku, gdzie w krzakach ułożyli jej ciało, zakryli je gałęziami. A na końcu podpalili. Następnie, jakby nigdy nic, wrócili do siebie. Po drodze rozrzucali w przypadkowych miejscach ubrania i dokumenty Sylwii. Na drugi dzień, w godzinach popołudniowych, jeden z bezdomnych, który poszukiwał puszek i butelek po piwie, natrafił na zwłoki Sylwii. Śledczy, którzy niebawem zjawili się na miejscu, nie mieli wątpliwości, że no, póki co nieznana kobieta padła ofiarą brutalnego mordu. Jak już wiecie przyciele nie znaleziono dokumentów, nie było też żadnego zgłoszenia w ostatnim czasie o zaginięciu i policja zdecydowała o tym, by umieścić komunikat w mediach o znalezieniu zwłok. Liczyli na to, że ktoś coś będzie wiedział w tej sprawie i... Prędzej czy później ustalą tożsamość zamordowanej kobiety. 21 marca w poniedziałek zaniepokojeni rodzice Sylwii zgłosili jej zaginięcie na posterunku policji, no ponieważ córka nie odzywała się do nich od dwóch dni. Mimo wszystko to nie było w jej stylu. Śledczy szybko powiązali fakty odnalezienia ciała poprzedniego dnia z zaginioną Sylwią. Rodzice potwierdzili, że Zamordowana to ich córka. Sekcja zwłok wykazała, że zadano jej 37 ran kutych i ciętych, głównie w okolicach głowy, szyi, tułowia i ramion. Miała wylewy podskórne na głowie i szyi przez duszenie, miała przegryziony język. W wyniku brutalnego gwałtu Sylwia doznała Takich obrażeń jak rozerwanie, pochwy i odbytu, i te obrażenia doprowadziły do nagłej utraty krwi oraz wstrząsu bólowego, i to były przyczyny bezpośrednie jej zgonu. Poparzenia zajmowały niemal 70% powierzchni ciała, większość urazów zostało dokonanych za życia ofiary, Sylwia umierała w niewyobrażalnych mękach i nie mam tu na myśli podpalenia, bo do tego doszło już po jej śmierci. O sprawie robiło się coraz głośniej, ludzie zastanawiali się, jaki zwyrol mógł tak brutalnie skrzywdzić kobietę i w przypadku wytypowania podejrzanych śledczy nie musieli zbytnio się wysilać, Ponieważ 22 marca, dzień po identyfikacji zwłok na komisariacie w Wierzycach pojawiła się wstawiona Magda, która bez ładu i składu zaczęła opowiadać o jakimś morderstwie. Śledczy zdecydowali się z nią porozmawiać. Dziewczyna początkowo przyznała, że była koleżanką Sylwii od miesiąca i że wie kto ją zabił. Podała personalia Ryszarda. Policjanci mieli mimo wszystko wątpliwości co do jej wersji wydarzeń i szybko zaczęli podejrzewać, że i Magda była zamieszana w tą zbrodnię. Zatrzymano ją tego samego dnia przy ulicy Grobla, ujęto również Ryszarda. Magda częściowo przyznawała się do winy, ale nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego zabiła Sylwię. Później doszła do wniosku, że po prostu miała jej dość. Kiedy miała szczegółowo opisać przebieg zbrodni, zasłaniała się niepamięcią i za wszelką cenę próbowała umniejszyć swój udział w zabójstwie zrzucając winę na Ryszarda i jego zazdrość. Rysiek od początku zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek z tą sprawą, ale pogrążyły go między innymi badania DNA po wizji lokalnej zaczął nieco więcej mówić. Obarczał winą Magdę i często zmieniał swoje wyjaśnienia. Po przesłuchaniu podejrzanych, śledczy znaleźli rzeczy osobiste Sylwii, próbowali też odnaleźć narzędzie zbrodni, ale koniec końców nigdy nie znaleziono scyzoryka Magdy. 28 marca zorganizowano Marsz Milczenia. Inicjatorem całej akcji było Stowarzyszenie Kobiet Konsola. Z tego co wyczytałam, jest to organizacja, która zajmuje się działaniami na rzecz równości kobiet, walki z dyskryminacją płciową, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Stowarzyszenie to dąży do równouprawnienia kobiet i mężczyzn, głównie na terenie Poznania. Setki ludzi przeszło z Placu Kolegiackiego na Sołacz do miejsca, gdzie została zabita Sylwia. Uczestnicy nosili transparenty. Z takimi hasłami jak dość przemocy, dość milczenia. W styczniu 2012 roku rozpoczął się proces, i po odczytaniu aktu oskarżenia sąd zdecydował, że proces odbędzie się z wyłączeniem jawności. Magda i Ryszard zostali oskarżeni o zabójstwo typu podstawowego, i 28 lutego ogłoszono wyrok którego uzasadnienie swoją drogą było utajnione. Magda została skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Ryszard usłyszał wyrok dożywocia. Ponadto oboje zostali zobowiązani do wypłacenia nawiązki w wysokości po 10 tysięcy złotych na głowę na rzecz funduszu pomocy postpenitencjarnej. Magda dostała łagodniejszą karę, ponieważ wcześniej nie była karana. Była młodociana w chwili zabójstwa. Sama zgłosiła się na policję i według sądu rokowała na skuteczną resocjalizację. Natomiast Ryszard był recydywistą, któremu wielokrotnie dawano szansę i za każdym razem ją zaprzepaszczał. Innymi słowy, według sądu Ryszard nigdy nie wyjdzie na ludzi. Nieco więcej możemy dowiedzieć się z orzeczenia sądu apelacyjnego. Proces odwoławczy miał swój finał 18 października 2012 roku. I sąd ustalił, że oboje oskarżeni byli podatni na wpływy i żadne z nich nie wykazuje cech dominacji. A to ustalenie niszczyło linię obrony Magdy, która twierdziła, że to Ryszard był inicjatorem całej zbrodni. Ponadto doszło do konfrontacji wyjaśnień Magdy z zeznaniami jej koleżanki, której to po zbrodni szczegółowo opowiedziała o zabójstwie. Zeznania tej koleżanki były kluczowym dowodem podczas pierwszego procesu. Dla sądu były one wiarygodne i to właśnie z tych zeznań wynikało, że Magda przyznała się koleżance, że to ona zadała pierwszy cios nożem. Mimo wszystko sąd często podkreślał, że działanie Magdy i Ryszarda w zbrodni było traktowane równorzędnie. A różnica w wyrokach skazujących wynika jedynie z okoliczności łagodzących dla Magdy. Jej obrońca w apelacji chciał złagodzenia kary, natomiast adwokat Ryszarda żądał uniewinnienia i badania wariografem na dowód, że Ryszard nie rozpoczął ataku na Sylwię. Sąd odrzucił oba odwołania, wyroki pozostały bez zmian, a badanie wariografem nie było uznane za potrzebne w tej sytuacji. No cóż, no, Sylwia straciła życie z rąk osoby, której, w, między innymi z rąk osoby, której w pełni zaufała i którą uznawała za naprawdę kogoś bliskiego. Dziewczyny znały się krótko, ale ten miesiąc wystarczył, by Sylwia po latach walki samej ze sobą zrozumiała, czym są miłość i szczęście u boku ukochanej osoby. Niestety było to jednostronne uczucie. Magda i Ryszard. Zabili młodą kobietę, która jedyne, czego chciała od życia, to kochać i być kochaną. I na tym kończę omawianie dzisiejszej sprawy. Chciałabym Was jeszcze bardzo przeprosić za pewne odgłosy, które na pewno słyszeliście w trakcie słuchania odcinka. Przeprowadziłam się i w obecnym miejscu zamieszkania mamy takie podwórko. A na tym podwórku dzieją się różne rzeczy, i rzadko kiedy jest cicho i spokojnie. Oczywiście, nie, nie, tu się nic nie dzieje w sferze e, kryminalnej: tu po prostu jest dużo dzieci, dużo psów, latają mewy, co chwilę ktoś stuka, puka i tak dalej. No dobrze, już wystarczy tej prywaty. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i do usłyszenia.